Sala koncertowa w Jastrzębiu-Zdroju z nagrodą główną w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Wybrana została spośród 27 inwestycji z 20 gmin zgłoszonych do konkursu. Realizacja objęła rozbudowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej o salę koncertową i zagospodarowanie terenu. Obiekt pomimo dosyć prostej formy architektonicznej, zewnętrznej bryły, jest niezwykle skomplikowanym urządzeniem akustycznym, można powiedzieć. I tutaj problemy z zakresu akustyki budowlanej, akustyki takiej symfonicznej, bo jest to sala do odsłuchiwania muzyki instrumentalnej, właściwie bez wspomagania. No, budowało to na naprawdę bardzo, bardzo dużą gamę różnorodnych problemów, a dodatkowo budżet. W tegorocznej edycji konkursu przyznano również kilka wyróżnień marszałka województwa śląskiego. Jedno z nich zdobyła modernizacja miejskiego zalewu Sosina w Jaworznie. Dodatkowo w internetowym głosowaniu ta realizacja zdobyła nagrodę publiczności. Przestrzeń doceniono przede wszystkim za dostępność dla wszystkich. Ci, którzy cenią sobie spokój, no, z całą pewnością docenią walory okolicznych lasów, takiego możliwość spokojnego wypoczynku. Ci, którzy spędzają czas bardziej aktywnie, no, mają do dyspozycji ścieżkę, która okala zbiornik 5-kilometrowy, utwardzony, wyasfaltowana ścieżka taka pieszo-rowerowa, która jest doskonałą bazą do tego, aby uprawiać różne sporty, jazda na rowerze, nordic walking, rolki, spacery. No, ci, którzy korzystają z wody, wiadomo, zbiornik ma 50 hektarów, więc jest gdzie popływać. Podstawowym celem konkursu jest promocja wysokiej jakości przestrzeni publicznych, zarówno w formie budynków, jak i otwartych przestrzeni. W architekturze roku, czyli tam, gdzie oceniamy architekturę, to staramy się spojrzeć przez pryzmat takiego właśnie rzemiosła, tak? I nie mamy ustalonych, stałych jakichś kryteriów, one zawsze z duchem czasu gdzieś tam się zmieniają, tak jak z duchem czasu zmienia się architektura. Natomiast w konkursie najlepsza przestrzeń publiczna to jest, tak jak powiedziałem, bardzo duży nacisk jest kładziony na dostępność, na te wszystkie aspekty związane z lokalnymi społecznościami. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w czasie minionego roku kalendarzowego.